Siemano, biorę się za robotę. Ogólnie te plastiki akurat nie są jakoś ciężkie do oklejenia, w sensie nie mają dużo zagięć, ale tak już na przykład jak ten plastik, to jest dość skomplikowany, żeby go okleić. On ma dużo takich zagięć, nierówności. No zobaczymy, jak ta oklejina się będzie układała. Okleina z Unigraphics. No co, no dzisiaj trochę okleję w domu, resztę na motorze, bo nie wszystko się dało zdjąć, no wahaczy nie przyniosę, znaczy wahacza nie przyniosę do domu, nie? No dobra, działamy. Siemano, okleina poleżała przez noc przy grzejniku, więc dzisiaj będzie można zakładać już plastiki. Powiem wam, że najfajniej wyszły te boczki, bo one były pomarańczowe, a zobaczcie, wygląda jakby były całe czarne. Tak udało się fajnie zakleić ten pomarańczowy kolor pod spodem. Że mega wyszło. No i podoba mi się jeszcze na przykład, o, tak jak tu jest przykład, o, że tu jest taki fajny wzorek. No dobra, trzeba pokazać, jak to będzie wyglądało na KTM-ie, bo ogólnie na plastiku wygląda zarąbiście. W ogóle bardzo fajna okleina, jeszcze takiej nie naklejałem. Bardzo fajnie się dopasowywuje. Najbardziej to powiem wam, że wiecie, gdzie widać? O, tutaj. Zawsze miałem problem, żeby takie coś obkleić, a tu fajnie się tak wzięła, zawsze mi się tu marszczyło. No naprawdę jedna z lepszych, jakie oklejałem. Jak się z KTM-a plastiki zdejmie, to za dużo z niego nie zostaje, jak tak popatrzeć. Przymknąłem garaż, bo taki wiatr jest kurde zimny, że ja pierdzielę, tak to zawsze trochę cieplej. No dobra, co, zakładam i zaraz prezentacja będzie. Chyba sobie zacznę może od przedniego błotnika, to już po kolei będę przykręcał. Jeszcze dzisiaj w ogóle trochę roboty mam, kurde, nie tylko przy swoim sprzęcie, więc trzeba się uwijać, a jeszcze i BM-ka na serwis ma jechać, kurde. Tyle rzeczy do zrobienia, tak mało czasu. Dobra, wystawiłem maszynę na dwór, ogólnie wiecznie jest to, aż się garaż sam otwiera. Zaraz odleci. No powiem wam tak, KTM się prezentuje. Nie wiem nawet jakiego słowa użyć. No ta okleina to mu dała przynajmniej 3000 plus do wartości. Ludzie się śmieją, że to ten Six Days z Podlasia, bo ma czarną ramę, wersja limitowana. Jedna z fajniejszych oklejń, jakie chyba założyłem do KTM-a. Tadzik mnie hejtuje, że KTM za 25 tysięcy, a opony powyżerane. Mam nowe opony, tylko jeszcze nie zakładam, poczekam jeszcze chwilę, no ze dwa wyjazdy i te wyrzucę, bo już tu w sumie to naprawdę z przodu to już nic nie ma, a z tyłu to jeszcze mniej nic nie ma. FMF już porysowany, kurwa. No te wydechy to ja pierdzielę, masakra. Ładnie to wygląda, ale w terenie to te naklejki to moment schodzą. Kurwa, był jak nowy. Ostatnio w sumie dwa razy pożyczyłem KTM-a koleżce, no bo jeden i drugi mi kiedyś pożyczał motor, no to mówię, kurde, ale te pożyczanie tych sprzętów to... A zostały mi jeszcze dwie naklejki. W sumie i tak się zastanawiam, gdzie one mogą być. To na bak by było? Leży oklina. Jeszcze takie kurde kawałki zostały. Gdzie to by było? Zaraz muszę przylukać, kurde, temat. To tu by było? Kurde, no sam nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba tutaj. A no możliwe, że tu i by było. Na listki może wytnę. W sumie na listkach brakuje, to może lepiej to na listki sobie dotnę. Będzie fajnie wyglądało. O, aż słońce wyszło. W opisie filmu daję link. Firma zrobiła Unigraphics. Luks, panie, ino jeździć. Tylko zdrowia nie ma.
A IKT mi się zaadaptował wydech, bo ktoś mnie o to pytał. Jak pojeździłem, już jest git, jak się daje przegazówkę, nie gaśnie. No dobra, sprzęt gotowy na weekend, zostało jeszcze dwa zrobić. W Jamaszce przyszła Linka, gdzie ja to rzuciłem. Koleżka, co jeździ w Yamaha, zamówił, mam nadzieję, że dobro. Dętka też do KTM-a, bo KTM kapcia ma. No dobra, biorę się za resztę, bo jeszcze, tak jak mówiłem, jeszcze BMK na serwis jedzie dzisiaj. Dobra, ostatnie zbliżenie na KTM-a i spadam filma montować. Za dużo nie powiedziałem, ale co tu dużo gadać. Kurde, jeszcze mam gardło zawolone i tak gadam przez nos, jak nie wiadomo co. Ja to tak nie mogę gadać cały czas, że każdy motor z Podlasia, bo ludzie pomyślą, że naprawdę z Podlasia jestem, a to granica, tu jest jeszcze 16 km.